Ojciec Święty Benedykt XVI rozpoczął rok wiary we wszystkich kościołach partykularnych, we wszystkich diecezjach. Biskupi jako pasterze tychże kościołów rozpoczęli, a właściwie zainaugurowali rok wiary. 2 grudnia to pierwsza niedziela Adwentu. To niedziela, która inauguruje nowy rok liturgiczny. Wiemy, że podstawą naszej wiary jest przede wszystkim Pismo Święte i tradycja Ojców Kościoła. Pismo Święte pełni doniosłą rolę w życiu chrześcijanina, w życiu każdego z nas. Nie jest ono martwą księgą zapisaną gdzieś przed wiekami frazą hebrajską czy grecką, ale jest przede wszystkim żywym słowem samego Boga, który przemawia do poszczególnych wspólnot eklezjalnych, wspólnot kościelnych, którzy gromadzą się w imię Jezusa Chrystusa na Eucharystii. Pismo Święte pełni doniosłą rolę w życiu każdego z nas. Wiemy o tym, że Pismo Święte to przede wszystkim przygoda Pana Boga z człowiekiem, konkretnym człowiekiem, który staje w konkretnej relacji z Panem Bogiem. Szczególną rolę w Piśmie Świętym spełniła Maryja, która stała się Matką Bożego Syna. Ona odpowiedziała Panu Bogu: tak, niech mi się stanie według słowa Twego. Maryja właśnie pełni także doniosłą rolę w okresie Adwentu, w okresie oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Jednocześnie na święta Bożego Narodzenia, których tak bardzo oczekują nasze kochane dzieci, a jednocześnie na powtórne przyjście Zbawiciela w paruzji, na końcu czasów. Maryja zawsze towarzyszyła Kościołowi, który interpretował, a właściwie to aktualizował żywe Słowo Boga w swojej wspólnocie. Rok wiary, który został zainaugurowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI, jest szczególną inspiracją do tego, aby powrócić do źródeł. Każdy chrześcijanin na miarę swoich możliwości i tych duchowych, i tych intelektualnych powinien zgłębiać zasady swojej wiary, a przede wszystkim zgłębiać Pismo Święte, które jest słowem żyjącego, używam tu słowa nieżywego, ale żyjącego Boga. Greckie słowo theos zoontos dokładnie oznacza aktywność wewnętrzną Boga, czyli Bóg jest ciągle żyjący i ciągle daje nam ofertę życia wiecznego na kartach Pisma Świętego. Pismo Święte jest księgą, która została zapisana przed wiekami w różnych dziwnych, mówiąc językiem współczesnym, językach, w języku hebrajskim, który należał do grupy języków semickich, oraz w języku greckim. Na początku Pismo Święte powstawało, kształtowało się w kulturze mezopotamskiej, w kulturze Ziemi Świętej, Palestyny. Wiemy dobrze, że działalność świętego Pawła, apostoła, który właściwie dotarł do wszystkich miejsc, krajów, basenu Morza Śródziemnego, nawet niektórzy egzegeci twierdzą, że dotarł aż do Hiszpanii, spowodowała, że Pismo Święte wyszło z tego kręgu semickiego i weszło w świat kultury grecko-rzymskiej. Tak jak mitologia grecka odgrywa doniosłą rolę w literaturze, w sztuce, tak samo Pismo Święte, oprócz podstawy naszej wiary, przede wszystkim to jest jej rolą, spełnia doniosłą rolę właśnie w kulturze, w architekturze. Nie sposób mówić o Piśmie Świętym jako księdze, która jest księgą zamkniętą przed wiekami. Ona ciągle powinna być otwierana.
Pismo Święte, jaką rolę odgrywa Pismo Święte w życiu żywej wspólnoty Kościoła, pokazuje nam wydarzenie, które miało miejsce w Nazarecie, kiedy to Jezus przyszedł do swojej rodzinnej synagogi w sobotni wieczór, kiedy podano mu zwój księgi proroka Izajasza, gdzie natrafił na miejsce, w którym było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, jeńcom wyzwolenie, smutnym radość, niewidomym przejrzenie, abym obwieszczał rok łaski od Pana. Uczeni, egzegeci nazywają tę wypowiedź Jezusa manifestem nazaretańskim. Tutaj zawarta jest mowa programowa Jezusa z Nazaretu, który przyszedł do nas jako Mesjasz, a w okresie Adwentu, w okresie wyczekiwania właśnie na Niego spoglądamy. Nie już jako maleńkie dziecię, które ma narodzić się w Betlejem, ale jako prawdziwy król, który przyjdzie na końcu czasów. Mówiąc o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, którego w okresie Adwentu wyczekujemy jako Zbawcę i Pana, nie możemy Go oderwać od Jego korzeni ludzkich. Wiemy o tym, że jest On Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Wywodził się On z konkretnej kultury, wzrastał w konkretnej rodzinie w Nazarecie i dlatego też Pismo Święte to przede wszystkim księga, która kształtowała Jego życie. Nauczanie Jezusa Chrystusa było nauczaniem skoncentrowanym także na nauczaniu proroków. Całym swoim życiem pokazywał, że wszyscy prorocy Starego Testamentu, począwszy od 8 wieku przed Chrystusem, zapowiadali Jego przyjście. Jaką doniosłą rolę spełniało Pismo Święte w życiu każdego Izraelity, wyrażają słowa Jezusa, który mówi: ani jedna jota, ani jedna kreska nie może być zmieniona, aż się wszystko spełni. Mówiąc ani jedna jota, ani jedna kreska, Jezus mówi o najmniejszej literze alfabetu hebrajskiego, o jocie. W tradycji żydowskiej, kiedy sefer, czyli pisarz, przepisywał Pismo Święte na pergaminie, nie mógł opuścić ani jednego znaku hebrajskiego, ani jednej litery. Jeżeli chodzi o czytanie Pisma Świętego, to Pismo Święte odczytywane w synagodze, czyli w tradycji starotestamentalnej, w tradycji rabinicznej, było odczytywane w zgromadzeniu 10 mężczyzn. I dlatego tutaj można zrozumieć słowa Jezusa: gdzie 2 albo 3 gromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Kiedy Jezus miał lat 12, Ewangelia stwierdza, że zagubił się, odłączył się od pielgrzymów, którzy przybyli na święto do Jerozolimy. Kiedy po 3 dniach Maryja z Józefem odnaleźli Jezusa, zauważyli, że On nie tylko czytał Pismo Święte, czytał zwój Tory, czyli Pięcioksięgu, ale także zadawał bardzo mądre, Ewangelista stwierdza, bystre pytania. Wszyscy byli zdumieni bystrością Jego umysłu. Samo stwierdzenie miał lat 12 oznacza, że było to święto zwane bar mitzwą. W języku aramejskim słowo wyrażenie bar mitzwa oznacza syn przykazania. Każdy chłopiec mający lat 12-13 po raz pierwszy w zgromadzeniu liturgicznym w synagodze odczytywał Pismo Święte. Widzimy tutaj, jaką doniosłą rolę spełniało tło historyczne, kulturowe, religijne i kultyczne, które pozwala nam zrozumieć działanie i nauczanie Jezusa Chrystusa. Pobożny Izraelita
tak szanował Pismo Święte, że nigdy go nie dotykał ręką. Używał do tego specjalnej wskazówki, której zwieńczeniem była ręka ze wskazującym palcem. Był to tak zwany jad. Słowo jada oznacza konkretnie ręka. I kiedy odczytywał tekst Pisma Świętego, wypowiada słowa Baruk ata Eloheinu Amelek Aolam, czyli niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Wszechświata. W każdym domu pobożnego Izraelity na odrzwiach tych domów były przypięte też małe pergaminy z modlitwą Szema Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem jedynym i nie ma innego. Zauważmy tutaj, że dwie literki, literka Ain, kończąca wyraz Szema, słuchaj Izraelu, i dalej Echad, jedyny, te dwie literki są jakby pogrubione. Niektórzy mówią, że pewnie Sefer, czyli pisarz się pomylił, że jest to zwykły kleks, a jest to świadome zgrubienie. Mianowicie literka Ain oznacza Olam, czyli wieczność, albo wieczne. Dalej literka Dalet, czyli oznaczająca Dawar, słowo, odwieczne słowo, które znajdowało się na odrzwiach pobożnego domu pobożnego Izraelity. Modlitwa Szema Izrael znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa. Możemy powiedzieć, że jest to wyznanie wiary, które my wyznajemy podczas Eucharystii. Niemalże każdego dnia towarzyszy nam taka pogoda, która prawdopodobnie nikogo nie nastraja optymizmem. Późna jesień to nie tylko czas zmiany, przemiany, obumierania natury, ale to także czas przemian w kalendarzu Kościoła katolickiego. Dlaczego o tym mowa? Mowa dlatego, że zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia w Kościele obchodzimy nowy rok liturgiczny. Dlatego też nasza pierwsza informacja, nasze pierwsze ogłoszenie dzisiejsze będzie dotyczyć tego wydarzenia. 1 grudnia w sobotę o godzinie 17 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpoczniemy uroczyście nowy rok liturgiczny. Rozpocznie się on modlitwą, pierwszymi nieszporami z pierwszej niedzieli Adwentu pod przewodnictwem biskupa Stanisława Gębickiego. Wraz z nowym rokiem liturgicznym rozpoczynamy także nowy rok duszpasterski w naszej diecezji, który będzie przebiegał pod hasłem Być solą ziemi. Pragnę także przypomnieć, że za tydzień w sobotę, to jest 8 grudnia, przypada uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Na zakończenie chciałbym wszystkich zaprosić do wizyty naszych stron internetowych. Pierwszym adresem, który chciałbym tutaj polecić czy przypomnieć, jest adres diecezji włocławskiej www.diecezja.wloclawek.pl, na której wkrótce pojawi się cykl kateches poświęconych nauczaniu katechizmu Kościoła katolickiego. Drugim adresem jest zaś Facebook. Myślę, że dobrze znany wielu naszym widzom. Link do Facebooka można znaleźć na stronie diecezji włocławskiej, a adres podaje, jest on następujący: www.facebook.com/diecezjawloclawska, pisane razem. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Będą też dziać się różne znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga ogarnie narody bezradne wobec szumu wzburzonego morza. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma nadejść na ziemię, gdyż moce niebieskie zostaną wstrząśnięte. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie więc na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia, aby ten dzień nagle was nie zaskoczył. Przyjdzie on bowiem nieoczekiwanie na mieszkańców całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć i abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. To są słowa Ewangelii na niedzielę Adwentu, pierwszą niedzielę Adwentu. Te słowa mają nas wprowadzić w atmosferę, w przeżywanie tych najbliższych tygodni, przygotowujących bezpośrednio do świąt Bożego Narodzenia. W Ewangelii Jezus zachęca nas do postawy czuwania. W przeciwieństwie postawy czuwania ukazuje nam postawę człowieka, który się objadł, który się najadł, który troszczy się o sprawy doczesne. Można by więc powiedzieć, że czuwanie to nic innego, jak pewna taka wewnętrzna dyspozycyjność, jakaś uważność, jakieś skupienie, by nie przeoczyć tego, co naprawdę ważne i istotne w życiu. Tak się bowiem może zdarzyć każdemu z nas, bez względu na to, po której stronie ołtarza nie stoimy, że człowiek się pogubi, ale może odnaleźć na nowo sens i wartość, kiedy pokocha tę postawę czuwania, czujności, gotowości. Błogosławiony Jan Paweł II powiedział kiedyś, że czuwać to znaczy strzec powierzonego dobra. A myślę, że tym dobrem jest po prostu skarb, który każdy z nas posiada. To może być relacja z drugim człowiekiem, bardzo konkretnym, z osobą, którą kocham, która jest dla mnie ważna. To może być system wartości, w którym jest jeszcze miejsce na lojalność, na wierność, ale to może być także wiara. Wiara rozumiana i przeżywana w kontekście osobowej relacji z Bogiem. I kiedy właśnie myślę w taki sposób o czuwaniu, gdzieś na myśl przychodzi mi święty Józef, który niesie w swoich dłoniach Jezusa. Właśnie ten święty Józef, którego obraz znajduje się w tej kaplicy. Józef tak bardzo po męsku, bez wielkich słów, bez wychodzenia na ulicę, manifestowania swojej wiary, po prostu troszczy się o Jezusa. I być może to jest właśnie pomysł także dla nas na te najbliższe tygodnie. Dostrzec Jezusa, dostrzec, że to jest mój skarb największy w życiu i po prostu go strzec.